tym, o czym mówimy. Bycie przeciwko komunie nazywane jest faszyzmem. Do takiego czegoś doszliśmy. Precz z komuną! 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 Proszę Państwa, antykomunizm to nie jest faszyzm. Antykomunizm to jest zdrowy rozsądek. Każdy z nas, który choć troszeczkę uczył się historii, miał możliwość porozmawiania ze swoimi dziadkami, pradziadkami, wie, że ten zbrodniczy system mordował nas, Polaków. Podczas II wojny światowej zostaliśmy napadnięci z dwóch stron, ze zachodu i ze wschodu. Anglicy mieli troszeczkę inną sytuację. Dla Anglików rok 45 to jest zwycięstwo. Oczywiście to też jest utrata swojego, części swojego imperium, ale oni już wtedy otwierali szampany. A naszych Polaków, naszych bohaterów, ludzi, którzy kochali swoją ojczyznę, wtedy torturowano i wtedy mordowano. Wszystkich tych, którzy walczyli w podziemiu, którzy nie złożyli swojej broni, którzy powiedzieli, że zawsze będą walczyć o Polskę, nazywano bandytami. Rozwieszano plakaty. Pod sąd skrytobójców z Armii Krajowej i NSZ, pomocników Hitlera. Kolejne obrzydliwe pomówienie. Kolejne obrzydliwe kłamstwo. Nigdy nie byliśmy z Hitlerem, nigdy nie byliśmy ze Stalinem. Tym się szczycimy, ale przez to jesteśmy w takiej sytuacji. Dziękuję. Czerwoną hołotem, raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotem, raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotem, czerwoną hołotem, raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotem. Proszę Państwa, chciałbym zapytać taki okrzyk, który jest związany z tym miastem, a zarazem z tym, po co się tutaj zebraliśmy. Armio wyklęta, Londyn pamięta. Armio wyklęta! Londyn pamięta! Armio wyklęta! Londyn pamięta! Armio wyklęta! Londyn pamięta! Bardzo mnie cieszy taki widok, kiedy widzimy łączące się pokolenia trzymające polskie flagi. To jest właśnie o to, o co walczymy. Brawa dla pani Tereski. Dziękujemy bardzo. To jest zadanie każdego z was. Część z nas nie będzie mogła wrócić do...